Ciężko ocenić tak na gorąco po tym meczu, bo na pewno to było spotkanie takiej walki i gdzieś tam bardzo gorącej gry. No tam się też wynik czasami rozjechał, czasami się nie rozjechał. Cieszę się, że też goniliśmy w jakiejś tam trudnej sytuacji, trochę nam zabrakło. Daliśmy sobie tak naprawdę w tych najtrudniejszych sytuacjach, zagraliśmy super, a w tych sytuacjach, gdzie mieliśmy wszystko po swojej stronie, dobrze przyjętą piłkę, mieliśmy dobre rozegranie, stawaliśmy w ustawieniach. No ja w tym meczu chyba pierwszy raz zrobiłem 30 zmian przez 5 setów i wszystkie po dwa czasy, więc tak naprawdę mogłem już iść do domu w połowie każdego seta i nic więcej tu do roboty nie było, bo cały zespół gdzieś tam był gotowy i cały zespół o to zawalczył. Chłopaki gdzieś robili zmiany i pomagali jak mogli i tak naprawdę skończyliśmy 15-12, miało serię zagrywek Sławek Stolc w tiebreaku, która tam się rozjechała, a i tak wiedzieliśmy, że żaden wynik nie jest bezpieczny. No i chwała chłopakom, że to wytrzymali i skończyli te najważniejsze piłki w końcówce. Zatrzymaliśmy blokiem Marka Żakietę, czego nie mogliśmy cały mecz wyłączyć, bo grał fenomenalnie. I wygrywamy, cieszymy się, no ciężko jest sportowo to gdzieś tam sobie tak poukładać na szybko w głowie. Widziałem gdzieś po chłopakach, że walczyli, że nie stracili takiego błysku w oczach i to było dzisiaj dla mnie ważniejsze tutaj na tym meczu. A no analiza za chwilę przyjdzie i kolejne mecze, kolejne bitwy, bo tutaj co tydzień jest bitwa. Zgadza się, tabela pokazuje, że tam bardzo duży ścisk panuje, a mimo tego, że jest 22 kolejka i mi się wydaje, że do ostatniego meczu będziemy liczyć punkty, kto co, ile będzie brakować do tej ósemki. Ten mecz naprawdę pod względem takim siatkarskim był bardzo dobry. Z naszej strony, patrząc na raport, to wysokie cyfry w ataku, w bloku. Ryzykowaliśmy serwisem, może tam mogliśmy we fragmentach troszeczkę mniej tych błędów popełniać, no ale z elementem serwisu tak jest, że przy ryzyku te błędy się zdarzają. Nic, jeden punkt mamy, dopisujemy do tabeli, walczymy dalej, bo jeszcze 8 kolejek chyba, więc jeszcze kupę punktów do zdobycia i na pewno musimy się teraz zregenerować, bo kolejne 5-setowe spotkanie z naszej strony. Każdy mecz jest ciężki, kiedy kończy się 3-2. Bardzo, bardzo długie spotkanie. Wydaje mi się, że też bardzo równe, bardzo równy poziom obu drużyn. Nie widziałem tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Wynik też to potwierdza. No i tak, kibice na pewno dają nam takie trochę, dają nam otuchy. Szczególnie w 5. secie, gdzie może brakować już trochę tego tlenu. Słychać, jak oni krzyczą i na pewno też po części dla nich to robimy i cieszymy się, że wywozimy z tak trudnego terenu 2 punkty. No i to jest jeden z ważniejszych meczów, tak, bo walczymy też z Warszawą o play-offy i taki punkt kolejny nadwyżki nad nimi bardzo dużo nam da. Nie wiemy, co byśmy zrobili, jakbyśmy gdzieś pojechali na jakiś wyjazd do Bielska, Głogowa, wszystko jedno i ich by nie było, to nie wiem, chyba byśmy nie zagrali tego meczu po prostu, bo to jest dla nas już taki pewnik, oni są wszędzie i faktycznie wiadomo, jak się gra z kibicami, zeszły sezon nas zupełnie pokazał to, jaka to jest wartość i na pewno dla chłopaków w tych momentach, po tych dobrych akcjach, to jest zawsze te dodanie takich pozytywnych emocji do akcji, z zewnątrz bodźcuje i im to pomaga. Oni są za nami, nie negują gdzieś, nie po tych przegranych meczach, nie zostawiają nas, tylko wręcz przeciwnie, jak przegraliśmy 2 mecze pod rząd i przyjechał do nas Bielsko, to było najgłośniej, było najwięcej osób, żeby nam pomóc. I my wygraliśmy ten mecz, za chwilę zagraliśmy kilka fajnych spotkań. Jedziemy na wyjazd, wszystko jedno, gdzie oni są, jesteśmy w Tomaszowie, na hali przychodzą, kibicują. Więc no, cieszymy się z tego, bo no, to jest dla nas, wiadomo, kolejny zawodnik. Nie każdy klub na tym poziomie rozgrywek ma kibiców na wyjazdach, a mówię, u nas to jest pewnik.